Grzegorz Napieralski wszedł na listy Platformy, mimo że kilka lat temu, kiedy kierował SLD, prowadził politykę właśnie antyplatformerską. Był przeciwny suflowanej wówczas przez mainstream idei skupienia wszystkich tak zwanych cywilizowanych Polaków wokół Wielkiej Partii Centrowej, tworzenia tego centrolewu wszystkich przeciwko PiS-owi. Odwrotnie, dogadywał się z PiS-em w sprawach telewizji i sugerował on i jego współpracownicy, że wręcz koalicja z Prawem i Sprawiedliwością nie jest dla SLD czymś nie do pomyślenia. No, to skłania oczywiście do zastanowienia się nad tym, co w polityce jest na poważnie, a co jest tylko teatrem, ale ważniejsza jest rzecz inna. Akces Napieralskiego, jak również Ludwika Dorna na listy Platformy, to jest realizowanie przez premier Kopacz wizji pospolitego ruszenia wszystkich przeciwko PiS-owi, tworzenia wokół Platformy takiego antypisu. I główne pytanie dnia jest takie, czy jest to oczywiście spektakularne, ale również trafne posunięcie, czy strach przed PiS-em rzeczywiście jest w stanie w tej chwili spowodować to, że tego rodzaju ruch zostanie przyjęty przez wyborców ze zrozumieniem, przy sporze wyborców Platformy, czy też przeciwnie. Czy też jest to działanie zgodne z logiką czasów, które już minęły. A w takim wypadku odwrotnie, przyjmowanie na listy Platformy ludzi do niedawna bardzo, bardzo jej odległych, no bo to przecież Ludwik Dorn był przecież autorem wielu bardzo ostrych oskarżeń pod adresem Platformy, oskarżeń, które stawiały wręcz Platformę poza akceptowalnym przez polskich patriotów spektrum politycznym. Takie oskarżenia były miotane przez Ludwika Dorna. Pytanie, czy w tym momencie takie posunięcie ze strony władz Platformy zostanie zaakceptowane przez jej elektorat?